Paweł Kasprzak, komentarz dnia dla Obywateli News. Dzień dobry i dobry wieczór. Mamy dzisiaj 20 października 2020 roku i jak co dzień w tych czasach ten sam obowiązek. 9291 osób w ciągu ostatniej doby zakaziło się koronawirusem, proszę Państwa. I ja co prawda nie znam żadnych danych na temat tego, ile wykonano testów tym razem, no ale jak już wiemy, kilkakrotnie o tym wspominaliśmy, to zupełnie niczego nie wyjaśnia. Co poza tym dzieje się w Polsce? Otóż poza tym w Polsce zbiera się właśnie na nadzwyczajnym posiedzeniu no coś, co z coraz większym wahaniem nazywam Sejmem, no ale umówmy się, że mamy do czynienia z nadzwyczajnym posiedzeniem Sejmu. Nie zbiera się natomiast, i to jest drugie z dzisiejszych wydarzeń, instytucja, no której bez żadnych wątpliwości nie da się nazwać Trybunałem Konstytucyjnym, a która miała się zająć dzisiaj no postanowieniem, co zrobić w sytuacji, kiedy niewybrany został nowy rzecznik praw obywatelskich, a stary kontynuuje swój urząd. No i te dwa wydarzenia będziemy komentować na tle tego, jak ocenia je opinia publiczna, media na przykład, co w nich widzi, a czego nie widzi, a warto byłoby, żeby zobaczyła. Będzie krótko. Zapraszam. No a zatem posiedzenie Sejmu, może od tego zacznijmy. Dotyczy ono dwóch kwestii. Jedna z nich jest, zdaje się, że drobiazgiem i to jest mianowicie odrzucenie, przesądzone już odrzucenie kandydatury pani Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. PiS się na to nie godzi, opozycja rozkłada ręce, zaklepane. A druga natomiast rzecz i drugi temat jest oczywiście pewnie dla nas wszystkich ważniejszy, stety czy niestety. No, tak wygląda rzeczywistość, to znaczy oczywiście koronawirus i działania z nim związane. I teraz ten pakiet przepisów, ustaw, jak słyszymy, ma dotyczyć głównie ochrony zdrowia i to też jest zrozumiałe. Wśród rozwiązań ma się znaleźć propozycja zatrudnienia studentów, więc niekoniecznie dyplomowanych lekarzy do walki z koronawirusem. Oraz coś, czego PiS-owi nie udało się załatwić w stosunku do swoich własnych urzędników rządowych i teraz proponuje dla pracowników ochrony zdrowia, czyli klauzulę bezkarności. Jak słyszymy, lekarz, czy też pełniący jego obowiązki, ktoś, kto popełni błąd medyczny w walce z koronawirusem, ma z tego tytułu nie ponosić konsekwencji. I podobno te rozwiązania są już wstępnie uzgodnione z opozycją. Ustawy mają przejść w ekspresowym tempie przez Sejm po to, żeby jeszcze dziś wieczorem trafić do Senatu, jak najszybciej powrócić na miejsce i wejść w życie. To wszystko odbywa się w kontekście wyznaczonym przez cały szereg różnych rzeczy. No, jednym z elementów tego kontekstu są oczywiście wspomniane posiedzenia no, ekipy pani magister Przyłębskiej. Innym elementem tego samego, z bardzo złożonego kontekstu jest na przykład dzisiejszy debiut pana Czarnka w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Liberalna prasa to pomija, prawicowa prasa tym się zachwyca. Otóż pan Czarnek z przytupem wkroczył w bramy MEN i od razu na starcie zwolnił panią dyrektor odpowiedzialną za treści szkolnych podręczników. Te treści są fatalne. Podręczniki są po pierwsze głupie, no ale na to mało kto zwraca uwagę. Wiele osób zwraca uwagę na to, że one zawierają cały szereg rzeczowych na przykład błędów. No ale nie o to rzecz jasna chodziło naszemu dzielnemu patriocie panu Czarnkowi. Chodziło tam o wraże treści niebezpieczne, lewackie, pedalskie i różne inne, które naszym polskim dzieciom szkodzą. To z tego powodu pani dyrektor poleciała na bruk. Pan Czarnek natomiast dziarskim krokiem podążył dalej korytarzami MEN-u, by zapisać się na uroczystości poświęcone pamięci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, którego rocznica śmierci minęła wczoraj, a równocześnie z rocznicą samospalenia się Piotra Szczęsnego, już o tym wczoraj mówiłem. Więc taki jest kontekst, ale też nie cały, bo z drugiej strony na przykład portal do rzeczy, prawacki portal do rzeczy,
omawia wyniki sondażu oceniającego politykę rządu wobec koronawirusa i tam, jak cytuję to portal do rzeczy, opatrzając to nagłówkiem miażdżące dla rządzących dane, 68% respondentów krytycznie ocenia politykę rządu wobec pandemii, uważając, że działania rządu są nieskuteczne, niewiarygodne, rząd sobie nie radzi z pandemią, ona się wymyka spod rządowej kontroli. No i jeżeli o mediach chodzi, to warto dzisiaj wspomnieć o tekście Wojciecha Czuchnowskiego opublikowanym w Wyborczej. Przeproście i weźcie się do roboty. I to jest oczywiście apel adresowany do rządu. Ja bym powiedział, że takich apeli do rządu adresować nie ma po co, bo one są po pierwsze oczywiste, a po drugie w równie oczywisty sposób nie zostaną w żaden sposób wysłuchane. Ja bym ten apel adresował do opozycji. Dlaczego? Dlatego, że przypomnę o jeszcze innym elemencie skomplikowanego kontekstu sytuacji, w jakiej tkwimy. Mianowicie parę dni temu obywatele RP uzyskali kolejne sądowe orzeczenie, nieprawomocne jeszcze co prawda. Ono dotyczy demonstracji z pierwszej fali pandemii i złamania przez nas rzekomego zakazu, przede wszystkim zakazu zgromadzeń, tak, który wtedy ogłoszono. Pani sędzia orzekła, że uniewinniając nas, rzecz jasna, że te wszystkie przepisy zakazujące demonstracji są nieprawne, ponieważ praw obywatelskich można obywatela pozbawić wyłącznie ustawą, a nie żadnym rozporządzeniem. Powołała się na prymat artykułów konstytucji, na prymat tej konstytucyjnej wolności, jaką jest wolność zgromadzeń, ale przy tym wszystkim stwierdziła bardzo wyraźnie i to mnie osobiście i nas zresztą wszystkich bardzo, bardzo usatysfakcjonowało, że w tej oczywistej sytuacji pandemicznego zagrożenia jedynym dopuszczalnym prawnie sposobem uregulowania tych spraw jest wprowadzenie jednego z trzech konstytucyjnych stanów nadzwyczajnych. Ta sytuacja ma w dalszym ciągu miejsce, panie i panowie parlamentarzyści. Zachorowań teraz jest więcej niż było jeszcze wiosną. Mamy już za sobą wybory prezydenckie, które co prawda nie powinny się były odbyć. Mamy też za sobą zmiany kadrowe w Sądzie Najwyższym, że się tak delikatnie wyrażę, które również nie powinny się odbyć. Ale przed sobą mamy jeszcze całą przyszłość. Mamy całą przyszłość dotyczącą działań Czarnka, mamy całą przyszłość dotyczącą procedowania przez panią Przyłębską prawa, podstawowego prawa kobiet, tych przepisów aborcyjnych i całe mnóstwo rzeczy, których sobie wyobrazić trudno. Żadna z tych rzeczy nie powinna mieć miejsca w sytuacji, kiedy trwa pandemia, a wszyscy żyjemy czym innym. Nasze prawa albo zostały zawieszone, albo nie mamy praktycznej możliwości ich wykonania. Polityka w tych warunkach nie może się odbywać, w związku z tym odbywać się nie powinna. Należy ją zawiesić. Co się stało z postulatem konstytucyjnego stanu nadzwyczajnego, szanowni państwo? Dlaczego on nagle przestał być aktualny? Dlaczego skoro raz zdecydowaliście się przymknąć oko na konstytucyjny stan nadzwyczajny, na fakt organizowania w Polsce nielegalnych wyborów prezydenckich? Dlaczego godząc się na to, żeby w tych wyborach wystartować, ponieważ dostrzegliście w tym interes, być może, a być może nadzieję, wszystko jedno, dlaczego brniecie w to legitymizowanie bezprawia? Nie da się zażądać stanu nadzwyczajnego w Polsce? Można by było spróbować, na przykład w ten sposób, by twardo wyartykułowawszy to żądanie, wsparłszy je orędziem wystosowanym w TVP do narodu przez marszałka Grodzkiego, który, jak wiemy, ma takie uprawnienia, zażądać wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, deklarując równocześnie gotowość pełnej współpracy przy walce z koronawirusem. Ja myślę sobie zresztą, że to, czego będziemy niewątpliwie świadkami, kiedy Mateusz Morawiecki będzie wygłaszał te swoje rządowe oświadczenia, a opozycja będzie wygłaszała płomienne mowy krytyczne na jego temat, ja myślę, że to nie ma sensu. Jak widać po danych publikowanych nie przez kogo innego, ale przez prawicowy portal do rzeczy, wyborców również po tamtej stronie nie trzeba przekonywać, że rząd daje ciała. Wyborców po obu stronach trzeba przekonać, że my mamy jakiś pomysł. Używam pluralis majestatis, pierwszej osoby liczby mnogiej, w dalszym ciągu, z tym samym wahaniem, które mi towarzyszy, ilekroć wypowiadam słowo Sejm, ale w dalszym ciągu go używam. To jest być może ostatni dzwonek,
żeby spróbować przejąć inicjatywę albo odbudować jakieś resztki swojej wiarygodności. I to jest czas najwyższy, bo potrzeba jest najwyższej rangi, by z tej ostatniej być może szansy skorzystać. No i temat drugi, czyli tak zwany Trybunał Konstytucyjny, innymi słowy, Klub Towarzyski pani magister Przyłębskiej. Już w zasadzie wyjaśniliśmy, o czym tam miała być i będzie mowa. No przypomnę, dzisiaj się miało odbyć posiedzenie, które się nie odbędzie i które dotyczy przedłużenia kadencji Adama Bodnara w sytuacji, kiedy nie wybrano jego następcy. Trybunał ma się, mianowicie miał się zastanawiać, czy to jest, czy nie jest legalne. Jakby było na czym, znaczy co gorsza, w czwartek za dwa dni raptem no kolejny wniosek ma tam być rozważony i on dotyczy aborcji. I choć sprawa jest znana, to tutaj może dwa słowa komentarza. A dokładniej mówiąc, postępowanie TK ma dotyczyć aborcji, którą Kaja Godek nazywa eugeniczną, co budzi no, bardzo słuszne protesty i skrajne oburzenie środowisk kobiecych. Bo Kaja Godek przy tej okazji posługuje się wizerunkiem własnego dziecka, które ma zespół Downa, twierdząc, że chodzi o tego rodzaju przypadki, że mianowicie lewacy chcą mordować dzieci z zespołem Downa, jak nie przymierzając Spartanie, zrzucali kaleki z tej słynnej skały. No to oczywiście nie o to chodzi. Chodzi raczej o te przypadki, o których mówił w wywiadzie Jarosław Kaczyński albo pan profesor Chazan. Czyli, przepraszam za skrajność, no takie płody, które jednak stają się dziećmi i rodzą się z mózgiem na zewnątrz czaszki, tak, albo z połową czaszki. Po to, żeby w straszliwych zupełnie męczarniach przeżyć na tym łezpadole parę godzin raptem, ku ogromnemu też i niemożliwemu do wyobrażenia cierpieniu rodziców. I to wszystko po to, by zostały ochrzczone, by uzyskały ostatnie namaszczenie i potem zostały po katolicku pochowane. I otóż ten komentarz, który mi przychodzi do głowy, dotyczy tego, że wniosek do TK w tej sprawie o zbadanie zgodności z konstytucją tych przepisów dotyczących aborcji w cudzysłowie eugenicznej wysłała ponad setka posłów w ubiegłej kadencji. To się stało i to byli bez wyjątku posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Otóż, gdyby zapytać wiernych Kościoła rzymskokatolickiego, takich, którzy co niedzielę chodzą na mszę na przykład, biskupi o tym bardzo dobrze wiedzą, ilu z nich poparłoby tego rodzaju szaleństwo, tego rodzaju zwyrodniałe okrucieństwo w imię jakiejś doktrynalnej, rzekomo katolickiej zresztą, bardziej niż rzeczywiście katolickiej ortodoksji, to pewnie znalazłoby się takich trochę, ale jak sądzę, nie więcej niż pół promila. I akurat biskupi Kościoła katolickiego o tym bardzo dobrze wiedzą, bo oni no choćby statystyki z konfesjonałów znają i w związku z tym bardzo dobrze wiedzą, jak się mają rzeczywiste poglądy Polaków w tych sprawach do doktryny głoszonej przez instytucje ich kościoła. Myślę sobie, że wbrew wszelkim pozorom biskupom nie byłoby trudno wytłumaczyć, jak niebezpieczne dla ich samych jest trwanie przy tego rodzaju poglądach. I myślę również, że wyborcom Prawa i Sprawiedliwości da się na tym przykładzie między innymi pokazać, jak bardzo niereprezentatywny jest Sejm, w którym no, wyznawcy poglądów do tego stopnia skrajnych, że aż zwyrodniałych, stanowią niemalże czwartą część jego składu. I to wszystko w dzisiejszym krótkim, na szczęście wreszcie, komentarzu dnia. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia, do jutra.